Witam Was w kolejnym odcinku naszego poradnika. Dzisiaj opowiem Wam o stroju jeździeckim. Strój jeździecki, z czego powinien się składać? Na pewno z butów. Idealne są wysokie buty lub takie, jak ja mam teraz ubrane, czapsy i sztyblety. Lecz wiadomo, jeżeli zaczynacie swoją przygodę z koni, nie posiadacie takich butów. Więc co jest ważne? Ważne jest to, żeby buty były na twardej podeszwie, żeby były bez obcasów. Na pewno, żeby nie były to balerinki, ani tym bardziej klapki. Jeżeli jeździcie, wiecie, że puciska potrafią przeszczypywać łydkę. Dlatego jak macie ubrane spodnie, dobrze na te spodnie jest ubrać wysokie skarpetki. To nie muszą być takie dedykowane skarpetki ze sklepu jeździeckiego, ale zwykłe wysokie skarpetki, jakie możecie kupić w każdym hipermarkecie. Fajne są także takie miękkie czapsy. Ja bardzo lubiłam jeździć, pomimo że miałam takie buty skórzane, taki zestaw. Lubiłam jeździć w ciepłe dni właśnie w adidasach, na twardszej podeszwie oraz w wysokich skarpetkach lub na to ubierałam właśnie takie miękkie, zamszowe czapsy. Kolejną ważną rzeczą to są spodnie. Bryczesy to już jest w ogóle super. Bryczesy mogą być tak jak te, właśnie z pełnym lejem. Tu jest lej skórzany, dodatkowo jest silikon, więc naprawdę siedzi się w nich rewelacyjnie. Jednak wystarczą, żeby to były zwykłe getry lub spodnie dresowe. Raczej nie jeździcie w jeansach, ponieważ mogą poobcierać Wam kolana, ani tym bardziej w krótkich spodenkach, ponieważ siodło odparza, można się przyklejać i to odrywanie się potem od tego siodła jest bardzo nieprzyjemne. Koszulka nie ma to znaczenia. Ja mam akurat na sobie obecnie naszą nową koszulkę. Jest to nasza nowa marka. Bardzo fajne koszulki oddychające, techniczne. W ogóle się ich nie czuję na sobie i te koszulki nie grzeją, więc są idealne, żeby w nich jeździć w lecie. No i na górze wiadomo, od warunków pogodowych, czy to bluza, czy to kurtka, ważne, żeby ona była zapięta. Jeżeli jeździcie w bluzie, jeździcie w kurtce, pilnujcie tego, żeby jeździć w zapiętej. Kolejną ważną rzeczą, jaką należy mieć, jest to kask. Ogólnie twarde nakrycie głowy. Kiedyś się jeździło w toczkach, teraz się jeździ w kaskach. Tych kasków jest niesamowita masa na rynku. Zależy od tego, jakimi pieniędzmi dysponujecie. Ja mam akurat tutaj taki kask z Uvexa, jestem z niego bardzo zadowolona. Ma miękki daszek, jest przewiewny. W wielu szkółkach jest taka możliwość, że gdy jeździcie, nie macie swojego kasku, pożyczacie go, jednak uważam, że każdy powinien sobie nabyć swój. Jeżeli już pożyczacie kask ze szkółek jeździeckich, to taka moja rada, weźcie sobie na głowę jakąś chustkę albo bandankę, no bo nie ma co ukrywać, te kaski się często poniewierają, różni ludzie w nich jeżdżą, więc jest to takie zabezpieczenie Waszej głowy. W wielu szkółkach zgadzają się także na to, żeby jeździć w kaskach na przykład rowerowych i tym podobnych, ale to już zostawiam Waszej decyzji. Kolejną rzeczą taką fajną, która większość ośrodków w Europie już wymaga, ma na stanie lub wymaga od tych jeźdźców, którzy przychodzą, to są kamizelki jeździeckie, szczególnie niezbędne dla dzieci przy upadkach. Kamizelki dzielimy na dwa typy tych kamizelek dopuszczonych do jazdy konnej. Jest to level drugi i level trzeci. Ja mam tutaj teraz w ręce level drugi, czyli jest to kamizelka taka bardziej miękka, która nie ogranicza ruchów, lepiej przylega do ciała. Tak naprawdę z tego materiału absorbującego jest tylko tył, czyli chroni cały kręgosłup, ale nie chroni tej klatki piersiowej, obojczyka. Dlatego ona jest dedykowana dla osób uprawiających jeździectwo, ale dla tych początkujących, którzy jeżdżą na ląży i jeżdżą na placu. Dla osób, które wyjeżdżają w teren lub skaczą przez przeszkody lub jeżdżą taki bardziej zaawansowany sport, jest polecana taka kamizelka levelu trzeciego. Pokażę Wam, ubiorę taką kamizelkę, zobaczycie jak to wygląda. No i tutaj z przodu zapinamy. Włosy. Tak. Więc to tak, no kamizelka leży, przylega. Nie przeszkadza mi. Jak kupujecie kamizelkę, dobrze popytać się w sklepie jeździeckim, przymierzyć kilka rodzajów, ponieważ te kamizelki mają różne rozmiary, różne długości i dobrze, żeby osoba, która się na tym zna, Wam ją dopasowała, bo gdy kamizelka jest trochę za długa, w tym momencie haczy o siodło i jest dyskomfort w trakcie jazdy. Jeżeli jest za krótka, nie chroni tak jak powinna całego kręgosłupa. No kamizelka ta nie ogranicza moich ruchów, jest prawie niewyczuwalna, jedynie ją tutaj właśnie czuję na tym odcinku
kręgosłupa, ale nie stanowi to żadnego, tak powiem, dyskomfortu. Więc teraz przymierzę tą kamizelkę level 3, to już jest zupełnie inny rodzaj kamizelki, ona z tego absorbującego materiału jest zrobiona sama. Tak jak wcześniej mówiłam, polecana jest właśnie dla osób, które skaczą przez przeszkody lub wyjeżdżają w teren. Dzieci, które jeżdżą, które skaczą przez przeszkody, moim zdaniem powinny mieć. W naszych przepisach w Polskim Związku Jeździeckim jest tylko zapis, że kamizelka jest zalecana. Nie ma tego przepisu, że kamizelka jest obowiązkowa. Ale tak jak mówię, powinny dzieci jednak w takich kamizelkach jeździć. Jest to większe bezpieczeństwo. Zakładamy. Tak, zasłaniam tutaj mikrofon. Dopasowujemy. Pokażę, jak to wygląda. Może mogłabym ją jeszcze troszkę bardziej podociągać, bo tutaj mam luźną na ramionach. Kamizelka ta już jest bardziej odczuwalna, może nie krępuje moich ruchów, ale jednak już ją czuję na sobie. Tak? Jak siądę w siodło, na pewno będzie tutaj wyczuwalna. Tym, że tak jak mówię, jeżeli dzieciaki jeżdżą, skaczą przez przeszkody, powinny mimo wszystko w takiej kamizelce jeździć, bo to jest kwestia przyzwyczajenia. Wiadomo, w lecie ona trochę grzeje, jest trochę ciepło, no ale trudno, czego się nie robi dla bezpieczeństwa. Mamy. Musicie pamiętać także, że jeździectwo to jest sport ekstremalny, czyli nawet gdy pozabezpieczacie się, czy to będzie kamizelka, będzie kask, może wydarzyć się jakiś wypadek, można uszkodzić ciało. Im więcej jest takich systemów zabezpieczających, tym lepiej. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was pomocny. Zapraszam do oglądania naszego kanału na YouTube, do subskrypcji kanału oraz do odwiedzenia naszego portalu luckyhorse.pl. Cześć!